Ważne ogłoszenie. Powstała grupa na Facebooku, do której Was serdecznie zapraszam. Link w opisie, adnotacja teraz powinna się Wam wyświetlać na ekranie telefonu lub komputerów, zależy na czym oglądacie. Serdecznie zapraszam do dołączenia, jeżeli jeszcze nie ma banera i grafik na grupie, to przepraszam Was za to, ale wkrótce wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik, a także wbijajcie i więcej informacji w dalszej części filmików. Także zapraszam do oglądania i do wbijania na grupę, do której jest link w opisie. Widzimy się za chwilę po cięciu i przejdziemy do następnej części vloga. Siemka, witam Was w całkowicie nowym, innym filmiku, którego już dwie próby za mną są nagrywania, ponieważ żadna mi nie spasowała, obydwie stwierdziłem, że są do dupy. Aktualnie, jak już to nagrywam, jest około 10 we wtorek, więc no trochę mam nadzieję, że zdążę Wam to wrzucić dzisiaj tak jak przed 12, 13. Jeżeli nie zdążę, to po prostu filmik wlatuje we wtorek, czyli dzisiaj wieczorem. Dobra, to zaczynamy od tego, że jadę do Wiednia. Do Wiednia jadę za... znaczy nie za, tylko po prostu wjeżdżam w środę, trochę po północy. No to wiecie, to jest w sumie czwartek rano tak naprawdę. No nie rano, tylko czwartek w nocy. No i po prostu nie będzie mnie do soboty. W czwartek będzie filmik ze strzelania przed Sylwestrem, który wrzuci mój brat. I dopiero następny filmik będzie albo w sobotę, albo w niedzielę. Także za brak filmiku Was przepraszam. Dalej przejdźmy już, jak o Wiedniu powiedziałem, że dlaczego nie będzie w najbliższym czasie filmików. Co jest z... jak chcecie, żeby wyglądały vlogi? Czy chcecie, żeby to był tak jakby daily vlogi? Czy po prostu jak wygląda mój dzień, co sobie tam robię? Znaczy no może nie aż tak, bo takiego czegoś to bym na pewno nie nagrał, jak mnie znacie. No ale coś w tym stylu po prostu, żeby takie spontaniczne, luźne części poskładać ze sobą i stworzyć takiego vloga, o których gadam o różnych rzeczach i tak dalej. Myślę, że to jest ciekawa propozycja. No ale tutaj właśnie jest moje pytanie do Was, czy chcielibyście coś takiego. Dalej, to może najpierw odpalimy sobie petardę Hammer H4, widzę, że tu ładna kretóweczka do rozsadzenia. Dobra, przysypiemy to sobie. O, żeby nie było za dużo huku, żeby się nikt nie złościł. Teraz jak niedaleko domu wstrzelam. No, Hammery H4. Zobaczcie, co Hammer H4 robi z kretówką. Ja pierniczę, dostałem cały odłamkami, jeszcze się potknęłem o jedną kretówkę. Tak jak widzicie, petardy są wyrąbiste w kosmos. No i jeszcze dosyć głośny huk był, nie dość, że ta kretówkę spektakularnie nam rozwaliła. Także dalej pytałem się o vlogi, jak chcecie, żeby wyglądały. Dalej strzelania, jak będą wyglądały strzelania i testy. Czyli na przykład jest strzelanie przed Sylwestrem, dajmy tam 30 dni i podczas tego strzelania odpalam wyrzutnie sentę, znaczy sentę już odpaliłem, ale to jest taki przykład tylko. No i oddzielny test z takowej wyrzutni będzie na kanale, po prostu kod produktu, klika zdjęć na początku, no i odpalam tą wyrzutnię, widzicie efekt i to będą filmiki, które będą miały wyłączone powiadomienia. One są takie typowo testowe, które są, będą może dla Was mniej ciekawe, no ale ja chciałbym takie sobie testy robić, różnych wyrzutni i tak dalej, więc będą. A takie strzelania ciekawsze dla Was będą właśnie ogólne odpalania w strzelaniu przed Sylwestrem, strzelania w Sylwestra i tak dalej, i tak dalej. Albo inne testy specjalnie przygotowane dla Was, gdzie mamy na przykład kilka petard. O, K2. Ech. Teraz porównamy sobie przy okazji może z eksplozyw jedynką. Też ją do śniegu wsadzimy. W ogóle jest cholernie zimno. Żałuję, że nie wziąłem rękawiczek. Czekajcie, bo nie wiedziałem, co odpalam nawet. Oj. Widać, że krater jest ciutka większy, ale huk wcale nie był mocniejszy. To polecimy z jeszcze jedną K2-eczką. Okej. No, tu już było całkiem fajnie.
co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Jak widzicie, mam tu swoją nogę, która nadal jest w ortezie i jak na razie nic nie wskazuje na to, żebym tą ortezę ściągał. Dlatego tak jakieś bardziej wyczynowe filmiki, czy jakby wam to inaczej powiedzieć, na razie nie będą miały, były u mnie na kanale, przez to, że mam taką nogę. I najprawdopodobniej są to naderwane lub zerwane wiązadła, więc kontuzja no nie fajna, no ale niestety ja już wam na to nic nie poradzę. No ale tak, sama petarda Explosive 1 jest całkiem mocna. Także idziemy dalej. Jeszcze przed tym filmikiem, co teraz nagrywam, będzie takie ogłoszenie, czyli grupa na Facebooku. Zakładam ją z takimi kolegami, może z kolegami po prostu. No i będzie to taka stricte, postaram się, żeby strona była profesjonalna. Już zapraszam was na tą stronę do przyłączenia się, dołączenia się. Jeszcze banerów ani grafik nie ma na Facebooku, no ale to wszystko jest aktualnie w pracy. Także wkrótce już wszystko powinno być gotowe i dopięte na ostatni guzik i grupa zacznie prężnie działać. Mam taką nadzieję przynajmniej. Będzie to grupa taka stricte dla was. Każdy będzie miał tytuł The Crazy Pro Team, czyli tak jak nazywa się mój kanał. Każdy The Crazy Pro Team może dołączyć bez względu na wiek i inne tego typu sprawy. Jeszcze tutaj tak się wetnę w międzyczasie, że grupa będzie po prostu taka typowo pomocnicza. Jeżeli macie jakieś pytania, to pisz, to będziecie mogli pisać sobie. Jeżeli macie pytania, problemy, to piszcie do grupy adminowskiej na tej grupie, która jest naprawdę dość ogarnięta w pirotechnice i na pewno profesjonalna pomoc zostanie wam udzielona. Ja jeszcze podam listę osób na samej grupie za kilka dni, do których żebyście pisali, jeżeli macie jakiś problem. Także mam nadzieję, że grupa będzie bardzo fajnie się rozwijała, będzie dużo na niej osób i ja was mogę tylko zachęcić, żebyście się dołączyli. Jeżeli macie prośby, pytania, śmiało piszcie. Także zapraszam serdecznie, link w opisie, adnotacja teraz się pewnie pojawia na kanale. A odpalimy sobie Explosive 1. Na studni o wiele głośniej szuk. Także ja się powoli już wracam, bo tematy, o których miałem wam powiedzieć, powoli się kończą. I planuję także, być może, to jest nic niepewnego, jeżeli da się, jeżeli będzie taka możliwość, pewnie będzie dla was w najbliższym czasie konkursik. Także to by było chyba na tyle w tym filmiku, który trwa już teraz 6 minut ponad, jeżeli dobrze się patrzy na licznik, bo jest dosyć jasno na polu i mam nadzieję, że dobrze patrzę się na licznik czasu. Nie chcę, żeby ten filmik trwał więcej niż 10 minut, żeby wam tu za bardzo nie przynudzać. O, jeszcze jeden rzut oka na to, jak wygląda kretówka po rozwaleniu. Także no, nieźle było. A że jestem zszokowany, że to tak rozpiździło ładnie. Chyba poruszyłem wszystkie tematy, o których chciałem was dziś poinformować. No nie wiem, co wam tu jeszcze bym mógł powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytanie, na razie, o twarz, po prostu na razie twarzy nie będę pokazywał, bo po prostu myślę, że to nie ma sensu. A jeżeli ktoś się pyta, że ja i twierdzi, że ja nie pokazuję twarzy, bo się wstydzę czy coś takiego, to po prostu, no nie, tylko nie mam okazji nigdy, żeby pokazać tą twarz. No a tak po prostu to jakoś głupio. Nie wiadomo po co i w ogóle ja tam nie mam jakiejś potrzeby, żeby w internecie pokazywać swoją twarz. W ogóle będzie mój profil sam na Facebooku, także moje imię i nazwisko. Myślę, że tu nie ma nic niezwykłego w tym, że powiem, że mam na imię Piotr, jeżeli jeszcze nikt o tym nie wie, jeżeli jeszcze ktoś o tym nie wiedział. Chociaż myślę, że większość osób już o tym wcześniej wiedziała. Przepraszam was za szumy, no ale wiatru nie uciszę. Taka jest pogoda, zimno, wiecznie i śnieżnie, no ale przynajmniej fajny klimacik jest. Także, w tym miejscu ostatnio przeprowadzałem test wyrzutni Senta. Są nawet dwa kawałki drewna, którą przykładaliśmy, okładaliśmy wyrzutnie, żeby się nie wywróciła. Także, ja z wami się żegnam. Definitywnie to by było na tyle. I widzimy się już w kolejnych filmikach. Napiszcie swoje opinie w komentarzu, co sądzicie o tego typu filmikach i o pomysłach na nowe serie lub coś w tym stylu. Także ja się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się już do kolejnych filmików. Siemka.